Dobrze, przełączyłam sobie coś. Maciuś? Nie wiem, ja to robię. Co, ty śpisz? Tata. Witam serdecznie. Spotykamy się w kolejnym odcinku Q&A. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania. I pierwsze pytanie tutaj mam. Czy Pani pies, Dorcia, lubi czasami posiedzieć z Panią w kuchni i wąchać, próbować, co Pani pichci? Myślę, że już zauważyliście, że ona to jest po prostu nieodłączna towarzyszka moja w kuchni. To czy ja gotuję, czy lodówkę otwieram, Dorcia jest pierwsza, stoi na baczność, patrzy, czeka. Czy coś dostanie, czy coś gotuje, a jak już piekę, to ona pod piekarnikiem, już nieraz tam się widziałam na filmiku, gdzieś się zdarzyło, że ona sobie tak się grzeje, leży, wącha chyba wszystko, co tam robię. Nie, ona uwielbia, uwielbia być ze mną. No i oczywiście chciałabym wszystkiego próbować, ale no nie mogę, bo jest to mały pies i jak ja bym ją tak utuczyła, no to jak byśmy wyglądały. Musi mieć linię. Nie żartuję, ale ona uwielbia też owoce, więc tutaj przemyca mi i warzywa, też paprykę. Co ona tam, cebuli podobno nie lubi, ale kiedyś dałam jej z rosołu i zjadła. Także nie, no uwielbia takie właśnie lekkie też produkty, no to tak jak mówię, przemyca mnie i tym ją czasem tam udobrucham i dostanie jakiś smakołyk. Pani Reniu, czy lubi Pani czytać książki? A jeśli tak, to jakie Pani preferuje? I co najlepiej, co najczęściej czytam? Tak, uwielbiam czytać książki. Po prostu no nie mam za dużo czasu na to, ale jeżeli już mam wolny czas, to wolę czytać książki niż oglądać na przykład telewizję. No nie, czasem właśnie tutaj jeszcze może być jakiś sport, że wygrywa z książką, czy gra właśnie tenis, czy jakieś tam ćwiczenia. Ale tak zimowy wieczory, gdzie tak szybciutko robi się ciemno i wydaje się, że już trzeba iść spać, to wtedy lubię sobie tak właśnie siąść w fotelu przy kominku. Jestem taki jakaś, nie wiem, czasem właśnie nie lubię być ubrana grubo, a w domu to jak siądę, to muszę mieć tak cieplutko, kocyk, książeczki. A dobra, odbiegam od tematu. Właśnie takie książki preferuję. No preferuję, lubię takie na autentycznych faktach, podobnie jak filmy. Lubię biografię, ostatnio przeczytałam biografię Sereny Williams. Co lubię, a czytam też Chustkę, no już nie pamiętam, ale tak jak mówię, preferuję takie autentyczne, na autentycznych faktach. Tak się mówi, czy no, coś powiedziałam, masło maślane. Ale słuchajcie, przeczytam romans, nie pogardzę, tak, nieraz mi się zdarzy, że lubię taką lekką książkę. No i nawet przekonałam się do fantastyki, tu chyba były akcenty, o. Tak, mąż mnie przekonał, właściwie nie sama. Polecił mi książkę Malowany Człowiek, którego tam chyba, nie wiem, 4 czy 5 części było. Wszystkie przeczytałam, faktycznie mnie wciągnęła. Także tutaj myślę, że każdą książkę jestem w stanie przeczytać. Co cenisz w ludziach? Uwielbiam ludzi optymistycznych. Sama jestem optymistką, to już też mówiłam. Szczerych, z poczuciem humoru. Tak, to musi być i muszą wyczuwać moje poczucie humoru, chociaż ja nie mam takiego specyficznego jak mój mąż, którego musiałam długo się uczyć i nie dobierać sobie do głowy. No nie, nie, żartuję, ale faktycznie lubię ludzi, którzy gdzieś tam łapią tą taką nić kontaktu. Zresztą ja mam kontakt z ludźmi na bieżąco, codziennie właściwie, więc lubię takich kontaktowych, fajnych. Ja nie oceniam z góry, że to jest zły człowiek, ale gdzieś tam właśnie od razu jakaś nić porozumienia na początku może być i wtedy jest fajnie. No nie lubię, aha, jakich lubię? No to już powiedziałam, jakich lubię. Ale właściwie to wszystkich lubię. Jaki jest mój ulubiony kolor? Kochani, no pytacie mnie o takie rzeczy, takie ewidentne, gdzie jestem otoczona zielenią. Wiadomo, że to jest mój ulubiony kolor. Znaczy nie taki konkretnie zielony, butelkowy, tylko seledynowy. Tu fotel mam też na dzisiaj ubrana. A właśnie. W takich kolorach, które lubię, może trochę mniej, ale też bardzo lubię. Czarny i biel. Biel uwielbiam w lecie, jak jestem opalona, uwielbiam sukienki białe. Właściwie te kolory lubię. Dobrze.
Czy oglądasz TV? Oglądam. Oczywiście, że oglądam. W małej ilości. Chociaż jak są programy moje ulubione, to lubię sobie ale powiem co. A mam takie, nie wiem czy tu mogę wymieniać, a powiem tam Taniec z Gwiazdami. Lubię właśnie tego typu programy, gdzie występują. Znowu tutaj nam ktoś będzie przeszkadzał. No, także tak, tak. Czasem oglądam, czasem jakiś dobry film, ale no nie tracę dużo czasu przy telewizorze. Czy wierzysz w reinkarnację? Opowiem krótko, nie wierzę. A że mam imię, które znaczy podobnie powtórnie narodzona, no to dla mnie niewiele znaczy. No także nie wierzę w reinkarnację. Wspomniałaś, że jesteś bardzo dobrze zorganizowana. Czy stosujesz jakiś system organizacji czasu? Tak się chwaliłam. To nieładnie. Nie, faktycznie. Nie wiem, nie, żadnego systemu organizacji czasu nie. Nie wiem, co to jest w ogóle. Czy są jakiś system, czy kalendarz mam, czy wpisuję. Nie, nie, tego takich rzeczy nie stosuję, ale układam sobie w głowie już od rana, a już czasem dzień wcześniej, jak wiem, że mam taki intensywny dzień, że mam dużo do zrobienia, no to tak sobie mniej więcej planuję, co mam zrobić, jak sobie to wszystko poukładać, żebym ze wszystkim zdążyła. Oczywiście, tak jak mówię, na tenisa też muszę to, na kartę muszę mieć czas, muszę upiec, ugotować, iść do pracy. No, także no to nie wiem, no tak jakoś sobie układam wszystko, że później się faktycznie zastanawiam, że ja tyle zdążyłam zrobić w tym jednym dniu, że ten dzień był bardzo długi. Jak radzi sobie pani ze stresem? Jak ja sobie radzę ze stresem? No, staram się nie stresować, bo słuchajcie, stres to nic dobrego, ale faktycznie są sytuacje nieraz stresowe, gdzieś to się wszystko tak skumuluje i później trzeba to odreagować. No jak? No pewnie jak typowa kobieta lubi iść na zakupy, kupić sobie coś pięknego, czasem lubi się popsikać perfumami, zawsze się psikam, jak tutaj jak nagrywam. Nie wiem, czy to daje pewności siebie, lubię czuć zapach moich perfum, no może tutaj też się odstresowuję. A co jeszcze? A czasem pokrzyczę, czasem popłaczę, gdzie było widać już w programie. Ale to jest moment, chwila. Zregeneruję jakieś te wszystkie swoje, no nie wiem, no mój organizm, ten stres gdzieś wyrzucę z siebie. Nie rozpamiętuję, więc chyba tu mam ten plus, że nie mam tej natury takiej, że wracam. To po prostu było, minęło i jest ok. Kto jest pani idolem? Inspiracją? No, ciężkie pytanie, bo tak jak się zastanowić, to właściwie nie wiem, nie mam idola, nie wzoruję się na nikim. Jak mi się coś podoba, no to wiadomo, że gdzieś tam mogę coś tam podpatrzeć, wykonać, ale tak, żeby wymienić, nie wiem, nazwisko, jakby może chcieliście, to nie wiem, na dzisiaj nie potrafię tego zrobić. Ma pani zawsze super pomalowane paznokcie. Maluje pani sama czy kosmetyczki? Przyznaję, że robi to kosmetyczka. A mam pomalowane lakierem hybrydowym, dlatego no to jest idealne w moim przypadku. Bo gdzie ja tak naprawdę no, dużo przebywam w kuchni i moczę te ręce. I jak malowałam lakierem zwykłym, no to po prostu dramat. To po prostu przeżywam koszmar, bo co sobie pomalowałam, to już miałam odpryski, już brzydkie paznokcie, a hybryda załatwiła moje wszystkie sprawy. Mogę gotować, myć, pracuję, rękawiczki zakładam, nic nie odpryskuję. Super, zawsze mam piękne paznokcie. No to na tyle. Dzisiaj odpowiedziałam na Wasze pytania, czekam na kolejne. Lubię się spotykać z Wami właśnie w takiej sytuacji. Poplątałam, popieprzyłam jeszcze raz. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Czekam na więcej. No i do zobaczenia.